tych Żydów. Tak? Dwie godziny strzelali, a zresztą ja dokładnie nie pamiętam, bo, ale mieliśmy już zegarek, to strzelali tych i nawet widziałam tych, nie tych, co strzelali, ale z tej organizacji ich widziałam, jak byli ubierani. Byli w czarnych mundurach, mieli czapki i na czapkach były czaszki. Trupie czaszki byli. To mówili, że to są ci, co oni zabijają. To nawet u nas na kopalni przyszedł, nie wiem, czy jeden był, czy więcej. No i ja już panu opowiadałam za to obrączki, że mnie się pytali, że mój mąż mówi, że na wojnie mój mąż. Ja mówię, że tak, że na wojnie, ale że ten wo. Że ja niby, ja była dziewczyna, to on chyba ślepy był, że to jeszcze dziecko. No co ja miała, 14 lat czy 15, nawet nie wiem. To nawet to ja widziała ich, jak oni byli ubrani. I później, ale jeszcze nie byli, Żydów jeszcze nie strzelali, aż, no ja wiem, czy za parę dni, czy jak, zjechali, obstawili ten... A te Żydy do nas przychodzili po żywność. Z kopalni tam, bo to biedne, głodne było, to przychodzili, kartofle surowe jedli, co chleba kawałeczek mama dała, czy przynieśli mi nawet sukienki, mama zamieniła tam za coś, wzięła od Żydówki, bo ona swoją sprzedała, żeby jeść, żeby da jedzenie dostać. To ja widziałam tych Żydów, to jak strzelali, to pamiętam, jeszcze w uszach słyszę, jak te serie szli, moi Żydów strzelają. Żydy uciekali, uciekło coś, nie wiem, czy dwóch, czy trzech uciekło w las. Także uciekli im i już, i nie dogonili ich. A gdzie oni się później podzieli, to ja nie wiem. Jedna Żydówka, była taka fajga, ona była krawcową. Ona, ich było troje, miała brata i siostry jeszcze, to ją, jak kazali się rozebrać jej do tego strzelania, to ona uciekła w ubranie. Schowała się tam, gdzie na kupy zrzucali ubranie, ale później jak te ubrania przywracali i ją znaleźli i też zastrzelili. A ludzie żałowali jej, bo ona była dobrą krowcową. I siostry i brata jej też tam zabili na tej kopalni. Zgonili wszystkich, postrzelali już.